Cześć. Chciałem przesłać, że spóźniony, bo nie mogłem wcześniej, ale najserdeczniejsze życzenia dla Stasi z Warszawy, która skończyła 22 lata. Chociaż no, kobieta się nie liczy wieku, ale zawsze i tak podejrzewam, że jesteś młoda. Życzę Ci dużo zdrowia, spełnienia marzeń, szaleństw, konkretnych pomysłów, które wdrażasz w życie i chcesz je realizować konsekwentnie. Realizmu, który wdrażasz w życie konsekwentnie i robisz to po kolei, to co sobie zaplanowałaś, oraz abyś otaczała się zawsze kompetentnymi ludźmi, którzy będą Ciebie wspierać, a nie działać destrukcyjnie. A propos imienia Stanisława. Jest to osoba konkretna, stanowcza, rzeczowa, zorganizowana, super wymagająca i bardzo dokładna od osób, którym daje coś, zleca i żąda, żeby było wykonane dokładnie, aczkolwiek sprawiedliwa. I jeśli na przykład coś komuś dzieje się krzywda, to mieszkało je bronić. Jeśli ktoś zrobi coś nie tak, musisz kogoś okrzanić, pogonić na cztery wiatry i kazać to robić jeszcze raz tak do skutku, ale było to nawet dobrze. Czyli jesteś typem perfekcjonalistki oraz osoby, która może pracować przy jakichś finansach, wyliczeniach, ekonomii, a jednocześnie sprawdzić się też artystycznie i być mocno dosadna, z takim twardym charakterem, silnym, z takim z dużą dozą niezależności i ekspresji oraz inteligentnie używanej władzy. Czyli władza używana w tym kierunku, aby działać konstruktywnie, a nie destrukcyjnie i żeby nie stać w miejscu, tylko iść naprzód i się realizować. Tego Ci serdecznie życzę również, Stasia, aby zawsze taka była i po prostu spontaniczna. Cześć!